trzeba nie jakieś sexy ujęcia zrobić. Ej, właśnie się tworzy historia, zrób coś dobrego. Tworzy się historia. Gruba impra z Mistrzem 2. Rapapa to gruba impra z Mistrzem już po raz ostatni. Teraz będziemy tradycyjnie chodzić i zadawać idiotyczne pytania i czekać na równie idiotyczne odpowiedzi od naszych kochanych freestylerów, a to jest pierwszy! Nie no, poczekamy jeszcze chwilę. Drugi dzień Lubasz Freestyle Night. Poprzedniego dnia wszyscy zebrali się już tutaj u nas. Patrzę prosto w kamerę, czy nie? Tak. No to więc dzień wcześniej wszyscy się już zebrali. Odegraliśmy zawody Your Life, Your Freestyle. Na razie nie będziemy mówili, jak nam poszło. Chujowo. Nie no. Brokojko! Freestyle Bros, kółko cross specjalnie dla nas. Prosimy. Kółko cross. Będzie czy nie będzie? Aj, zrobił! Kółko cross. Dwa słowa przed eliminacjami do zawodów międzynarodowych. Brzezik z Michalikiem byli w finale. W zawodach międzynarodowych. Tak. Michał Kobarynko. Dzień dobry, witam. You have a ball. It's everything what you need. Coś, masz dzisiaj jakieś specjalne zagrania, specjalnie na eliminację do zawodów międzynarodowych. Z kim jesteś w grupie? Opowiedz. Jakiś Mikołaj. A ja nie znam typa. Jeszcze nie widzę. Mówili, że do łyknięcia. Nie wiem, czy to jest ten gość na trybunach. No. Możliwe. Może zaraz go pokażemy. Chociaż taki no-name trochę. Koleś wolny ma dobre podobno, to mu... Tego będę się obawiał. Trzeba będzie ustawić gruby mur. Weźcie, normalnie gadajcie. Nie mogę. Ja myślę, że jak dostać lanie, to od najlepszych i Mikołaj w grupie to jest idealna opcja. Zgadzam się. Jak dostać pierdol, to od najlepszego. Tak. Ale mam kombo, w którym zjem tego człowieka. Drop NT. Przemek Mistrzak, zapracowany w akcji. Jego prawdopodobnie ostatni zawód. Wiem, że ściemnia. Nie pozwolimy mu na to. Przemek Mistrzak, zapracowany. Co szykujesz dla nas, dla freestylerów? Papierkowa robota. Podenerwowany, zapracowany. Nie. Czekamy na efekt. Ale czy sprawdzi się w nowej roli? Nie. Nie. Dzień dobry. Jeszcze mały kaszelek, nie? No to trzeba, nie? Cisuć. Siemano. Wchodzi na scenę. Cisuć gotowy. Teraz już nie tak jak w Gubinie. Może będziesz miał luźniejszą grupę, nie będziesz mógł się, spokojnie skupić na swoim wyzwaniu. Ale powiedz nam, przybliż nam trochę, jakie osoby trafiły ci się do grupy? Czy będzie ci się przyjemnie grało, czy będzie jakaś tremor? Czy tak na lajcie będzie? Jak na razie jest lajtowo, nie? Od wczoraj już. A kto ci się trafił? Daniel Kowal, Danielson, Zarzycki i... Kto by jeszcze był? I ktoś jeszcze. Na pewno ktoś jeszcze, grupa zapewne bardzo ciekawa. Wszystko będziemy dla was relacjonować. A jak batelka z Michalikiem? Wczoraj rozegraliśmy również zawodu Your Life, Your Freestyle. Oczywiście, no teraz możesz powiedzieć, jak leje. Rozjebałeś mnie tam. Rozjebałem, ale wygrałeś. Wczoraj zagraliśmy Elyfa, nie? I mieliśmy batelkę razem z Cisem. No zajebiście było. Fajna zabawa, polecam. I w ogóle, elegancko. Co to za wywiad, człowiek? Nie. Oh yeah. Dzień dobry, witam. Dzisiaj przyszliśmy się zapytać nie o twoje odczucia dotyczące zawodów, tylko o to, jak odbierasz tak dokładnie, już przewidział. Jakie masz zdanie na temat striptizu? Czy sądzisz, że to jest przydatna umiejętność w życiu? No, najbardziej, nie? Dobra, olewidacja. Wyobrażam sobie bez tego życia, nie? No. Brakuje nam chyba dzisiejszej na sali, jak można tak zobaczyć panoramę. Brakuje rurki, nie? Paru rur, na których można się zawieścić. Jak tu można robić prawdziwy striptease? Brzezik, można go postawić na nim, wiesz, tak bierzesz go, obkręcasz. No zawsze można zawiesić się na brzeziku, więc... A jak ktoś mówi, to podkładaj mikrofon, co? Ale patrz, to też można postawić, wiesz, zawsze jakiś mały triczek wejdzie, nie? Zawsze możemy zakręcić się na mikrofonie. Troszkę mała powierzchnia, ale zawsze można... Striptiz można zrobić wszędzie. Damian Juszka! Michalix! Michalix! Wyrósł nam Stanisław, drugi raz to swa koszulki.
Weź, co, że ja biedny jestem w tej samej Tak, o tu takie napoje, takie dla koksów. Zobacz. Z wysoką zawartością białka. Tylko od Freestyle Bros. Wiesz, produkuje Freestyle Bros. Dla Freestyle Bros. 2016. Jestem bardzo zadowolony. Życiowa forma. Jednak jedna rzecz nie daje mi spokoju. Zapłaciłem dzisiaj 20 zł za obiady. Ale w sumie nie wiem, za co zapłaciłem, tak? I można powiedzieć, że kupiłem kota w worku. I będę o tym myślał chyba całą batę, nie? No bo jednak jestem trochę głodny od rana, nie? Powiedzmy, że to jest ważny problem, ponieważ naprawdę nie wiemy, co zjemy i to jest... Tak. Co w tej sytuacji zrobić? No, myślę, że w związku z tym w drugim wejściu zagram SD. To będzie manifest przeciw niewiadomemu obiadowi, tak? Tak. To... Tak. Dokładnie. Chciałbyś kogoś pozdrowić? Chciałem pozdrowić Brzezika, Michaliksa i Freestyle Bros. I Freestyle Bros, klikajcie w reklamy. A już tak zaraz widzimy go w drugim wejściu, zagrać coś specjalnie dla Freestyle Bros z podpisem... Czyli same dropy. Drop combo drop. Tak, NT. Drop combo drop w NT, czekamy na to. Na spokojnie, na luzie, nie śpieszyć się, jesteś bez obiadu, jak możesz grać bez obiadu? Jest ciężko, jestem bardzo głodny. Jest ciężko, bo jestem bardzo głodny i jeszcze bolą mi plecy. Wywiad z plecami. Pierdolę. Już tak zaraz, w ostatnim jakaś minuta luzu, teraz byś pewnie pograł w jakąś grę komputerową, co by to było? CSGO, Global Offensive. Bardzo lubię grać w tą grę. Dobra, słuchaj, bo ja nie mam karty na coś takiego. No dobra, bo nie ma karty. Dobra. Nie, to nie. I co? Ujebał wam karaś czas? Nie. Spoko. Było fajnie? Było git. 3, 2, 1. Ja pierdol. Ej! Miałeś najdłuższe wejście na całych zawodach. Ty też. Jak się z tym czujesz? Nie wiem, sam striptease, odpowiedź jest prosta, striptease. Striptease jest odpowiedzią na wszystko. Już po eliminacjach? Hello. Sprawa obiadu została rozwiązana, czy cały czas nic nie wiadomo? Hello, it's me. Właśnie nie, próbowałem znaleźć organizatora, ale oczywiście jak zwykle go nie ma. Nigdy nic nie wiadomo, co, jak, gdzie, kiedy i o której. Wow. How are you? Okej. Czy festiwal lepszy atmosferą, czy lubasz? Weź jakoś tak porównaj. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz striptease. Striptease? Jak tam drogie krzesło? Grant. Najlepiej opanowany styl, cały czas na ziemi. Też spokojnie możemy wszyscy usiąść, jeśli jesteśmy koło ciebie, drogie krzesło. Styl sit down na tobie to czysta przyjemność. Cieszmy się, że mamy krzesła, tak szybko są rozkręcane na części przez freestylerów, którzy szukają śrubek do Team Gangstów. Niech coś powie. Czekaj. Klucz 16. Podaj mi klucz 16. Do testu. Powiedz, jak będziesz gotowy. Jak będziesz gotowy. Dobra. Że w sumie dzisiaj byłyby... Dobra. Dużo pytań. Spróbuję odpowiedzieć na wszystkie. Jak skończymy, to podgłośnimy. Tutaj mam kozę w nosie. Making of, Jezu. Wiedziałem, że ktoś to powie. Gdzie jak występowali mali chłopak. Ze wzrostem czysto fizycznym, sportowym. Nie wiem, że mam od razu szukać jakiś kurde, nawiązywać kontakty, co ja pierdzielę. Nie, a to będę kontynuować to, najwyżej wytniecie to.
Zaczyna się znowu! Zaraz dwie najbardziej hardkorowe konkurencje. Czego się spodziewasz? Będą fajerwerki, będzie się działo, będą podbite te wszystkie alternatyw trójki? Czy jednak sądzisz, że tutaj już zawodnicy są już zbyt zmęczeni, żeby takie ewolucje wykonywać? Próbuję sobie przypomnieć wszystkie twoje pytania, które odpowiedziałeś chociaż na jedno. Jak oceniasz, czy będzie w Nastic Free masakra, czy nie? Masakra. Będzie masakra. Jeszcze raz to samo. Po wymianie. Pytanie. Zapomniałem. Czy wyszedłeś pierwszy z grupy, czy masz jeszcze jakieś akcje? Mam jeszcze... Sorry, but our microphone was... it's good. If you could, please... Yeah. Wygrałeś eliminację, jak się z tym czujesz? Nie wiem. Zajebiście. Wygrałeś eliminację, jak się z tym czujesz? Bardzo dobrze. Zajebiście. Czekaj. Świetnie ci poszło w eliminacjach, zająłeś drugie miejsce, czy chciałeś, jednak liczyłeś na to pierwsze, czy jesteś zadowolony z takiego rezultatu? No jestem zadowolony. Puszczamy jakąś muzyczkę, zawodnicy, możecie już się rozgrzewać. Niedzielę prawie zrobiłem cross atak. 10 razy. Od ściany.